Witajcie na kanale mojezdaniem.bz. Zapraszam Was dzisiaj na nowy film i będzie to film, myślę, z takiej serii trochę zahaczającej o tematy ślubne, dlatego chyba go wrzucę do playlisty poradnika ślubnego, a mianowicie będzie to film o odświeżaniu pierścionka zaręczynowego. Ja mam pierścionek zaręczynowy z białego złota z diamentem i jest on marki Apart. I właśnie teraz chciałabym się skupić na białym złocie oraz na usłudze, jaką oferuje marka Apart, czyli odświeżenie takiego pierścionka, darmowe odświeżenie, które możemy wykonać w przeciągu 2 lat od zakupu tego oto pierścionka. I jest to usługa, która jest tak jakby w cenie zakupu i ja bardzo poważnie zastanawiałam się, czy da się z niej skorzystać. Bo wiecie, różnie to bywa z pewnego rodzaju gratisami, obietnicami i tak dalej, i tak dalej. I miałam duże wątpliwości, czy w ogóle uda nam się z tej usługi skorzystać i czy na pewno ta usługa będzie za darmo, a nie będzie pobrana żadna opłata. I muszę powiedzieć, że nie było łatwo i mieliśmy kilka podejść, dlatego postanowiłam właśnie nagrać ten film. Dlatego, że wszystko wydaje się ładnie, pięknie i wspaniale, a potem zderzenie z rzeczywistością i nagle dowiadujemy się, że tu się nie da, tak się nie da, siak się nie da, czegoś nam brakuje i tak dalej. Więc, żeby oddać nasz pierścionek do odświeżenia, to potrzebujemy mieć ze sobą teoretycznie dwie rzeczy. A mianowicie certyfikat, który jest certyfikatem na kamień oraz kartę stałego klienta, która tak jakby zaświadcza o zakupie tego pierścionka. Na początku od koleżanki słyszałam, że wymagany jest certyfikat, w związku z tym poszłam z samym certyfikatem. No i właśnie tutaj nastąpiło pierwsze zderzenie z rzeczywistością, że potrzebna jest karta. Natomiast u nas pojawił się problem, że ta karta gdzieś zaginęła w akcji. Wiecie, my przynajmniej 2 razy w międzyczasie się przeprowadzaliśmy i ten certyfikat też już jest troszkę wymiętolony, bo on mi za 2 razy zginął w międzyczasie. I to było tak, że jak się pojawiał certyfikat, to nie było karty, jak się znalazła karta, to zginął mi certyfikat. No, generalnie było trochę z tym zamieszania. Dlatego pytałam też w aparcie, czy wystarczy paragon z zakupu, ponieważ mój mąż ma też gdzieś paragon. Natomiast okazało się, że chyba nie bardzo. Nie wiem, może jakbyśmy bardziej prosili i wojowali, to może by wystarczył. Natomiast jednak Państwo prosili o kartę stałego klienta. Mało tego, okazało się, że karta musi być kartą zarejestrowaną. No i właśnie, za pierwszym razem poszłam sama, miałam tylko certyfikat i nic nie załatwiłam. Za drugim razem wybraliśmy się we dwójkę, mój mąż znalazł już kartę i nawet wiedział, że karta musi być zarejestrowana, że tak jakby trzeba wejść w internecie na stronę Apartu, tam tak jakby aktywować tą kartę, żeby pojawił się na niej paragon z zakupu. No i jak już to mieliśmy zrobione, poszliśmy do sklepu. I okazało się, że znowu nie możemy nic załatwić i nie możemy oddać pierścionka do tego darmowego odświeżenia, dlatego że mój mąż kartę rejestrował, nie wiem, to była sobota czy niedziela, w weekend i przez system Apartu ta rejestracja jeszcze nie przeszła i pojawi się dopiero w poniedziałek. W związku z tym znowu odbiliśmy się od ściany i powiedziano nam, że mamy przyjść następnego dnia, czyli właśnie w poniedziałek, jak karta już będzie widoczna w systemie. Za trzecim razem, minęło znowu jakieś tydzień czy dwa, bo my też nie mieliśmy tak czasu, żeby w kółko chodzić do tego Apartu, za kolejne 2 tygodnie przyszliśmy i już się udało. Mieliśmy certyfikat, mieliśmy aktywną kartę i hurra, udało się. Został spisany protokół, że oddajemy właśnie pierścionek i należy czekać około miesiąca. De facto było to trochę krócej. My czekaliśmy chyba, nie wiem, 2,5 tygodnia do 3 tygodni. Moja przyjaciółka opowiadała, że również czekała około 2 tygodni. Po co jest nam potrzebny certyfikat? Tego nie dowiedziałam się w sklepie, ale to dowiedziałam się właśnie od mojej koleżanki, a mianowicie certyfikat tak jakby zaświadcza o tym, jaki mamy kamień w naszej biżuterii i jeżeli nie będziemy mieć certyfikatu, to teoretycznie też powinni nam przyjąć tę biżuterię do odświeżenia, natomiast wtedy cała procedura będzie trwała dłużej i nie wiem, czy nie będzie odpłatna, dlatego że tak jakby najpierw firma musi ustalić, czy na pewno macie tutaj diament, a nie jest podmieniony na cyrkonie, jaki to jest diament i tak dalej. Czyli tak jakby na nowo wydać ten certyfikat, żeby potem nikt nie miał pretensji, że oni Wam podmienili ten kamień z diamentu na przykład na cyrkonie. Więc najpierw muszą sprawdzić. A jak mają już certyfikat, to tak jakby jest to ułatwione. Tak mniej więcej w telegraficznym skrócie. No i
Po tych 2-3 tygodniach dostaliśmy SMS-a, że pierścionek jest już do odbioru. Udaliśmy się do sklepu i wszystko było fajnie, pięknie. I muszę powiedzieć, że ten pierścionek wygląda lepiej niż myślałam, to znaczy wygląda po prostu jak nowy. Trudno mi to teraz będzie pokazać tu w kamerze, natomiast muszę Wam powiedzieć, że po prostu wygląda jak nowy, dlatego że został na nowo zarodowany, tak jakby białym złotem. I zostały uzupełnione w ten sposób wszystkie ubytki, rysy, zadrapania. Ja myślałam, że będzie to odświeżenie polegało bardziej na polerowaniu tego pierścionka, a okazało się, że jest to tak jakby naddanie nowej warstwy białego złota. W związku z tym zakryte są wszelkie przetarcia, gdzie białe złoto się wyciera do żółtego. Ja tutaj miałam od spodu dłoni właśnie takie delikatne przetarcie już. Oraz zostały tak jakby naprawione wszystkie rysy i ubytki, których miałam dosyć dużo tutaj z przodu, ponieważ ten pierścionek ma takie żłobienie, no i łatwo się rysuje. Po całym tym odświeżeniu tak jakby tej złotej obrączki również kamień zaczął bardziej błyszczeć, dlatego że no, został też wyczyszczony z wszelkich zabrudzeń i bardzo ładnie się prezentuje. Także naprawdę pierścionek po takim odświeżeniu wygląda jak nowy. Jeżeli chodzi o pierścionki zaręczynowe, to można sobie to zrobić tuż przed ślubem, żeby potem na ślubnych zdjęciach Wasz pierścionek zaręczynowy również bardzo ładnie się prezentował, a nie odstawał jakoś drastycznie od obrączki, że jest już taki znoszony troszeczkę. Dodatkowo ja byłam przekonana, że ta promocja, czyli to darmowe odświeżenie, dotyczy właśnie tylko pierścionków zaręczynowych, ewentualnie obrączek, bo przy obrączkach też o tym słyszałam. Natomiast myślałam, że to jest taka usługa typowo ślubna. Natomiast okazuje się, że nie i że dotyczy całej biżuterii z białego złota. I ja mam na przykład kolczyki, te tutaj dwa serduszka również są z białego złota z diamencikami. I też już mają 1,5 roku i troszeczkę zmatowiały. Może nie są takie porysowane, no bo wiadomo, tu przy uchu nam się nic nie rysuje, ale troszkę zmatowiły się od perfum, od lakieru do włosów, od różnych takich kosmetyków. Także też wybieram się z nimi na odświeżenie, bo właśnie też do 2 lat mogę to zrobić za darmo. Powyżej 2 lat można taką usługę przeprowadzić odpłatnie i koszt tej usługi to około 80 do 100 zł. No pan w aparcie nie umiał tego określić dokładnie, nie wiem, czy to zależy od rodzaju biżuterii, od jej wartości, trudno mi powiedzieć, natomiast zdecydowanie uważam, że warto nawet to zrobić odpłatnie, bo ta biżuteria po prostu wygląda wtedy jak nowa. Pytałam również, czy jest jakaś maksymalna ilość odświeżeń, że nie wiem, po 5 odświeżeniu to już nie ma co odświeżać, bo już nie ma naszego pierścionka i nie ma tutaj żadnych ograniczeń, także jeżeli ktoś lubi, to można i co roku odświeżać taką biżuterię. Natomiast w moim przypadku myślę, że właśnie taki czas optymalny to jest co 2 lata. I to moje pytanie pojawiło się dlatego, że kiedy szukaliśmy obrączek ślubnych, to w Jubitomie na przykład powiedziano nam, że tam robią kilka odświeżeń, chyba do 2 czy 3 maksymalnie, a później już tak jakby nie ma co odświeżać, bo tam odświeżanie polegało na polerowaniu i wtedy wymieniają tak jakby w cenie odświeżenia, zamiast odświeżenia wymieniają obrączkę na nowo. Na nową całkiem. Także tutaj w aparcie jakoś to przebiega inaczej, co mnie bardzo osobiście ucieszyło, dlatego że dzięki temu możemy się dłużej cieszyć tą biżuterią złotą, która wtedy wygląda jak nowa. I muszę powiedzieć, że żałuję, że nie wiedziałam o tym wcześniej, w momencie kiedy wybieraliśmy obrączki, bo być może zamiast obrączek tytanowych zdecydowalibyśmy się jednak na obrączki z białego złota, bo właśnie głównym argumentem przeciw białemu złotu było to, że ono się wyciera i że potem zrobi się żółte. Natomiast jeżeli poprzez odświeżenie możemy z powrotem je mieć w pełnej okazałości w białym złocie, no to tak jakby nic tutaj nie tracimy, można je najwyżej odświeżać co roku zamiast co 2 i cały czas się cieszyć pięknym białym złotem. Także zastanawiamy się bardzo poważnie nad zmianą obrączek, ale myślę, że to tak może na 5. rocznicę. Ale już wiemy, że nie ma się co bać białego złota, także jeżeli jesteście przed wyborem obrączek, to również właśnie taka uwaga dla Was. I właśnie moja przyjaciółka odświeżała sobie i obrączkę, i pierścionek z białego złota i sama powiedziała, że fajnie to wygląda i że te przetarcia, które były do żółtego, już są zniwelowane. Wiem, że również inne firmy oferują odświeżanie właśnie do 2 lat. Tak samo mamy obrączki tytanowe z Yesa i tam też do 2 lat mogliśmy je odświeżać, ale w przypadku właśnie tytanu polegało to na polerowaniu tych obrączek, na ich
spiłowaniu nic nie było dolewane. Także jeżeli jesteście ciekawi, jak w innych firmach wygląda odświeżanie białego złota, to warto dopytać i warto pytać, czy macie to w cenie, czy jest to ekstra płatne i co trzeba ze sobą zabrać, żeby taka usługa darmowa Wam przysługiwała. Bo tak jak mówię, u nas okazało się, że to musi być karta i certyfikat, karta zarejestrowana i tak dalej, i że nie może być paragon i w ogóle, no było z tym troszeczkę zamieszania. Jeżeli taki film na temat odświeżania pierścionka z białego złota Wam się podobał, to dajcie koniecznie kciuka w górę. Napiszcie w komentarzach, jakie Wy macie pierścionki i czy właśnie udało Wam się je odświeżyć, wypolerować, wyrodować na nowo i tak dalej, jakie macie doświadczenie w tym temacie i jakie firmy jubilerskie bardziej polecacie lub mniej w tym zakresie, czy właśnie jest to tylko taka usługa, żeby nabrać klienta, czy naprawdę można z niej skorzystać. Także piszcie w komentarzach, jakie macie doświadczenia w tym temacie. Ja zapraszam Was serdecznie na mojego bloga, Facebooka, Instagrama, wszystkie linki jak zawsze w opisie na dole. Na Instagramie dużo się dzieje i staram się dla Was nagrywać coraz częściej Instastory, także zajrzyjcie koniecznie. Kliknijcie tutaj także guzik subskrybuj, aby dostawać powiadomienia o nowych filmach i niczego nie przegapić. Dzwoneczek też klikamy, wtedy nic Was nie ominie na moim kanale. A jeżeli taki film o tematyce ślubno-biżuteryjnej Wam się podobał, to koniecznie dajcie kciuka w górę. I zapraszam Was już niedługo na kolejne filmy. Trzymajcie się ciepło, pa, pa!